Dziś mamy niezwykłą opowieść o człowieku, którego życie przypomina scenariusz filmu szpiegowskiego. Pułkownik Ryszard Kukliński, znany również jako Jack Stron, był polskim oficerem, który podjął się ryzykownej misji współpracy z CIA. W dzisiejszym odcinku przybliżymy sylwetkę tego kontrowersyjnego bohatera, który swoją działalnością wstrząsnął fundamentami komunistycznego bloku. Dwadzieścia lat temu, dokładnie 11 lutego 2004 roku, świat pożegnał postać niezwykle kontrowersyjną, Ryszarda Kuklińskiego. Był on pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego, a zarazem tajnym współpracownikiem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA, znany pod pseudonimami Jack Strom oraz Mewa. Jego działalność szpiegowska miała ogromne znaczenie, przekazał bowiem Amerykanom ogromną ilość tajnych dokumentów, które były kluczowe dla Układu Warszawskiego. Za swoje czyny Kukliński został skazany na śmierć, co było decyzją wydaną przez władze komunistyczne. 23 maja 1984 roku, w ramach tajnego procesu, który odbył się w sądzie warszawskiego okręgu wojskowego, Ryszard Kukliński został zaocznie skazany na najwyższy wymiar kary śmierć a także na konfiskatę całego majątku. Zarzuty, które postawiono mu, dotyczyły przede wszystkim zdrady państwa oraz dezercji. Jako oficer sztabu generalnego Ludowego Wojska Polskiego, Kukliński przekazał agencji CIA niezwykle ważne informacje, w tym te dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a także szczegółowe plany tej operacji i inne poufne dane dotyczące Układu Warszawskiego. Ryszard Kukliński, jego życie i działalność stanowią temat fascynujący dla historyków, publicystów, a także szerokiej rzeszy ludzi interesujących się historią. Jego postać była i będzie przedmiotem gorących dyskusji. Jan nowak znany polski działacz i pisarz, w swoim wstępie do polskiego wydania książki Benjamina Weissera pod tytułem Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne, wyraził przekonanie, że Kukliński w końcu zostanie powszechnie uznany za bohatera. Ta przewidywana zmiana w percepcji jego osoby pokazuje, jak skomplikowana i wielowymiarowa jest postać Ryszarda Kuklińskiego w kontekście historii Polski i świata. Pułkownik Ryszard Kukliński Zastępca szefa zarządu operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i od roku 1970 tajny współpracownik Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych miał dostęp do wysoce poufnych dokumentów. Wśród nich znajdowały się strategiczne plany potencjalnej konfrontacji militarnej państw Układu Warszawskiego pod wpływem Związku Radzieckiego z krajami należącymi do NATO. Były to plany dotyczące możliwej III wojny światowej, rozpatrywanej z perspektywy Moskwy. W okresie od 1971 do 1981 roku Kukliński przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych planów wojskowych. Jego intencją było zabezpieczenie Polski przed ewentualną wojną. W 1998 roku Ryszard Kukliński opowiadał o swoich refleksjach i przemyśleniach, jakie dzielił z innymi oficerami sztabu generalnego, na temat planów wojennych Kremla. Doszedł do wniosku, że bez względu na to, kto rozpocznie wojnę, przez Polskę w pierwszych dziesięciu dniach konfliktu przewiną się trzy fronty wojenne. Zauważył, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie zdecydowałby się zaatakować sił rozmieszczonych w ZSRR, ponieważ spowodowałoby to natychmiastową odpowiedź na terytorium USA. Natomiast użycie broni nuklearnej na terenie Niemiec będących sojusznikiem USA byłoby sprzeczne z celem obrony tego kraju, gdyż spowodowałoby przekształcenie tego obszaru w radioaktywną pustynię. Kukliński i jego współpracownicy uważali, że obszar pomiędzy NATO a Związkiem Radzieckim, czyli Polska i Czechosłowacja, stanowił ziemię niczyją, gdzie groźba użycia broni nuklearnej przeciwko siłom radzieckim była największa. Pułkownik Kukliński nie tylko zapoznawał się z dokumentami. Był także częścią bardzo wąskiego kręgu oficerów, którym ukazano silosy atomowe i głowice w Bornem-Sulinowie. Były to głowice, których oficjalnie nie powinno być na terenie Polski. W związku z tym, groźba nuklearnej zagłady musiała być dla Kuklińskiego szczególnie realna i namacalna. Pułkownik Ryszard Kukliński uświadomił sobie, że w świecie rozdzielonym żelazną kurtyną, Polska oraz on sam niechętnie znaleźli się po stronie, którą prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan później określił mianem Imperium zła bloku wschodniego. Kukliński podkreślał, że nie był jedyną osobą w szeregach wojskowych, która miała podobne wątpliwości co do swojej roli. Kukliński początkowo starał się w oficjalny sposób wpływać na zmianę doktryny i praktyki militarnej układu warszawskiego, sugerując odejście od koncepcji ofensywnych na rzecz rzeczywistej obrony. Jednak jego umiarkowane i realistyczne propozycje nie spotkały się z żadnym sukcesem, ani nawet ze zrozumieniem wśród innych oficerów. To skłoniło go do poszukiwania innych rozwiązań, by zapobiec sytuacji, w której Polak byłby mądry po szkodzie. Doświadczenia wyniesione z wojny w Wietnamie w 1967 roku, gdzie Kukliński pełnił funkcję kierownika grupy kontrolnej w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli. Interwencji wojsk układu warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku oraz wydarzenia grudnia 1970 roku tylko utwierdziły go w przekonaniu, że ani polskie władze komunistyczne, ani tym bardziej Kreml nie zainteresują się jego postulatami. To doprowadziło do decyzji o współpracy z wywiadem amerykańskim. Kukliński miał nadzieję, że przekazane przez niego dokumenty pozwolą Zachodowi na opracowanie planu pokojowego demontażu bloku wschodniego. Idea utworzenia z przysiężenia polskich oficerów współpracujących z CIA była zbyt ryzykowna, więc Kukliński postanowił działać samotnie, zgłaszając się do współpracy z własnej inicjatywy. Jako agent o pseudonimie Jack Strong przekazywał on CIA ściśle tajne dokumenty. Swoje pierwsze spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego wywiadu miał 18 sierpnia 1972 roku w Hadze. Kukliński wykorzystał swoją pasję żeglarską, aby dostać się do Holandii podczas rejsu polskich oficerów. Przez wiele lat Kukliński przekazał CIA najważniejsze dokumenty o strategicznym znaczeniu dla Układu Warszawskiego, łącznie 42 tysiące stron. Wśród nich były m.in. plany strategiczne na wypadek III wojny światowej, rozmieszczenie sił radzieckich w państwach satelickich, dane techniczne uzbrojenia oraz informacje dotyczące wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Współpraca pułkownika była tak tajna, że nawet najważniejsi ludzie w Stanach Zjednoczonych nie byli o niej poinformowani. Ryszard Kukliński. Urodzony 13 czerwca 1930 roku w rodzinie o robotniczych korzeniach, dorastał w otoczeniu, gdzie dominowały szacunek i podziw dla Józefa Piłsudskiego oraz głęboko zakorzenione tradycje katolickie. Jego ojciec Stanisław Kukliński był aktywnym członkiem polskiej partii socjalistycznej PPS i angażował się w działalność konspiracyjną podczas okupacji niemieckiej. Za swoje zaangażowanie polityczne został deportowany do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie zmarł. Po zakończeniu wojny młody Kukliński przeniósł się do Wrocławia, gdzie podjął pracę w fabryce mydła. Wiosną 1946 roku przez kilka tygodni siedział się w areszcie oskarżony o kradzież. W 1947 roku Ryszard Kukliński został przyjęty do oficerskiej szkoły piechoty. Szybko zyskał uznanie swoich przełożonych, którzy dostrzegli w nim nadzwyczajną inteligencję. W 1963 roku rozpoczął pracę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Co stanowiło znaczący krok w jego karierze wojskowej. Podczas wieloletniej współpracy z CIA, Kukliński podejmował ryzykowne działania, balansując na granicy konfrontacji z władzami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związkiem Radzieckim, a także ryzykując swoim życiem. Czasami zastanawiałem się, co zrobię, gdybym został schwytany, myślałem o samobójstwie, być torturowanym albo upokorzonym to było dla mnie nie do przyjęcia, konsekwencje były przewidywalne, wspominał Kukliński. W przededniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w obliczu coraz większego ryzyka dekonspiracji, pułkownik i jego rodzina zostali ewakuowani z kraju przez agentów CIA. Kuklińscy osiedlili się w Stanach Zjednoczonych pod zmienionym nazwiskiem. W 1984 roku sąd wojskowy w Warszawie wydał zaoczny wyrok śmierci na Kuklińskiego. Upadek Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie przyniósł Kuklińskiemu jednoznacznej sławy. W publicznej debacie zaczęto zadawać pytanie, czy pułkownik był bohaterem dążącym do zapobieżenia atomowej zagładzie Polski, czy też zdrajcą, który pracował na rzecz obcego wywiadu. W 1990 roku, w okresie początków III Rzeczypospolitej, Zbigniew Brzeziński, były doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, podjął starania o rehabilitację Ryszarda Kuklińskiego. W tym samym roku, w nowo powstałej demokratycznej Polsce, Wyrok śmierci na Kuklińskiego został złagodzony do 25 lat pozbawienia wolności. Swoje wsparcie dla Kuklińskiego wyraził również Zbigniew Herbert, znacząca postać polskiej literatury. W artykule opublikowanym na łamach Tygodnika Solidarność skierował apel do prezydenta Lecha Wałęsy o przeprowadzenie rewizji nadzwyczajnej wyroku wydanego przez sąd komunistyczny. W 1995 roku wyrok ten został uchylony, a rok później Kuklińskiemu przywrócono rangę pułkownika. Ostateczne umorzenie sprawy nastąpiło w 1997 roku. Rehabilitacja Kuklińskiego była nieoficjalnym wymogiem włączenia Polski do struktur NATO. Pułkownik został określony mianem pierwszego polskiego oficera w NATO. Kukliński skomentował to wydarzenie słowami: Dołączenie Polski do NATO stanowi rzeczywisty koniec zimnej wojny. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tej wojnie po stronie Stanów Zjednoczonych, NATO oraz Polski przeciwko sowieckiemu imperium zła. Lata 90 przyniosły Kuklińskiemu nie tylko spory dotyczące charakteru jego działalności, ale także osobiste tragedie. W 1993 roku jego syn, Bogdan, zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach podczas rejsu morskiego. Rok później starszy syn, Waldemar, zginął w tajemniczych okolicznościach, będąc kilkakrotnie przejechanym przez samochód terenowy na oczach świadków. Sprawcy tego czynu nigdy nie zostali ujęci. 22 września 1997 roku wojskowa prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, uznając, że jego współpraca z wywiadem amerykańskim była działaniem na rzecz Polski. Pułkownik, który został oczyszczony z wszelkich zarzutów i następnie zrehabilitowany, miał możliwość powrotu do swojej ojczyzny, Polski. Mimo to zdecydował się odwiedzić Polskę tylko jeden jedyny raz, a miało to miejsce w roku 1998. Podczas tej wizyty miał zaszczyt wygłosić ważne przemówienie skierowane do zgromadzonych posłów oraz senatorów w Polskim Sejmie. W uznaniu jego zasług ówczesny premier Jerzy Buzek wręczył mu honorową szablę oficerską. Pułkownik był także główną siłą napędową i inicjatorem budowy pomnika katyńskiego, który stanął w Warszawie. Jego wyjątkowe dokonania zostały docenione nie tylko w stolicy, ale również w innych miastach Polski. Zarówno Kraków, jak i Gdańsk przyznały mu tytuł honorowego obywatela. Pułkownik zmarł w Stanach Zjednoczonych 11 lutego 2004 roku. Jego wybitne zasługi zostały ponownie uhonorowane 2 września 2016 roku, kiedy to prezydent Andrzej Duda, w uznaniu jego wyjątkowych zasług, mianował go pośmiertnie na stopień generała brygady. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.